Roman Latoń, inżynier leśnik, już na emeryturze, 72 lata. Przepracowałem w lasach 47 lat. To znaczy się, ja jestem chłopakiem ze wsi. Pochodzę z rodziny takiej rolniczej właściwie, gdzie częścią też tego gospodarstwa był las. Tam kilka hektarów ojciec z dziadkiem posiadali. No i właściwie do tego lasu lubiałem uchodzić, nie tylko za grzybami, ale bardzo interesowała mnie wszelaka zwierzyna. Często jako młody chłopak robiłem problemy rodzinne, bo budowałem różnego rodzaju karmiki, paśniki, których potem z szopy, w której to budowałem, trudno było wynieść, żeby to dowieźć do lasu. No ale miałem ojca takiego bardzo dobrego i tu pomagał mi często. Ładowaliśmy ten paśnik na furmankę i zawoziliśmy tam do tego naszego lasu, gdzie potem zimą chodziłem z żołędziami, kasztanami. Taki powiedzmy to był ten dziecinny mój pierwsza styczność z lasem. Generalnie to w ogóle nie miałem iść na leśnictwo, tylko miałem zostać weterynarzem. Ja kończyłem liceum w Nowej Hucie i zdarzyło się tak, że do tego liceum w okresie takiego naboru na studia przyjechał student z trzeciego roku Wydziału Leśnego i tak ładnie o tym wydziale opowiadał, że zdecydowałem się jednak złożyć papiery na Wydział Leśny. Ukończyłem w 1974 i na staż przyszedłem do Myślenic. No i tutaj myślę, że dzięki takiej opatrzności tego, że trafiłem na bardzo dobrych ludzi, po pierwsze na pana nadleśniczego Miętusa, też długoletniego nadleśniczego Myślenic i leśniczego Henia Polskiego, do którego zostałem skierowany na staż. Ta moja przygoda z leśnictwem się rozpoczęła i myślę, że to byli tacy mentorzy moi na początek drogi zawodowej i myślę, że dobrze mnie ukierunkowali, że ta cała moja ścieżka zawodowa skończyła się po 47 latach pracy w lasach. No więc tych lasów górskich w Polsce, jeśli chodzi o procentowy udział, jest niewiele, znaczy niewiele, no jest około tam powiedzmy 10%, prawda? To powiedzmy w masie tych lasów ogólnokrajowych, no to nie jest dużo, ale tutaj się okazuje, że no góry mają to swoją specyfikę, bo podnoszą bardzo koszty prowadzenia gospodarki leśnej, prawda? Tutaj samo dojście do pracy, prawda? Czy dojazd i tak dalej, te warunki śnieżne, stoki, trudności wszelkiego rodzaju, no więc to się tak przekłada na to, że też tutaj wielkiej mechanizacji się nie da wprowadzić, prawda? No, na północy działają i od dawna już różnego rodzaju sprzęt głowicowo, ścinająco, zrywkowy, także tutaj jest naprawdę i on jest w sumie tani, naprawdę, bo tam powiedzmy, jak ja odchodziłem, to tam pozyskanie tymi maszynami to było w granicach 10 zł kubika drewna, a w warunkach nadleśnictwa Nowy Targ to prawie dochodziło do 100 zł, prawda, więc to jest dość duża różnica. Tu w większym stopniu prowadzimy taką naturalną gospodarkę hodowlaną. Nie potrzeba orać, sadzić, siać tamtego lasu, prawda? Tylko tu się staramy, jeśli już mamy odpowiedni drzewostan przez okres pielęgnacji wyhodowany, żeby uzyskać odnowienie naturalne i to odnowienie pielęgnować. Czyli tu jakby oszczędzamy potem trochę środków na to przygotowanie gleby, na to sadzenie. Nie sadzimy tego lasu w takich ilościach, jak tam się sadzi. To jest teren, tak. No, górale mają swój własny charakter i często dochodziło do różnego rodzaju i nawet scysji jakiś taki. Starałem się tutaj z nimi na tyle, że no jakbym nie potrafił z nimi rozmawiać, to by mnie bardzo szybko stąd wysadzili. Natomiast generalnie, no, obsługując tutaj lasy niepaństwowe, często byłem na zebraniach wiejskich, więc zawsze pamiętam, cieszyło mnie takie powiedzenie jednego na zebraniu
właściciela lasu, który tak specjalnie nie był zadowolony z tego, że mu leśniczy tam nakazuje pielęgnację, tam ma tyle pielęgnować, coś tam, tyle ma czegoś tam zrobić, tyle dosadzić i ten i tak dalej. No więc powiedział mi po tym, jak ja to tłumaczyłem, jak to powinno się w tym lesie odbywać, jak to trzeba realizować, mówi: panie, fajnyście chłopi, no niekonieczny dla nas, także to... Więc to tak było. No tu u nas jeszcze takim specyficzną rzeczą to był okres, kiedy były duże kradzieże drewna. To był czas niesamowity, tamte lata, jeszcze 80. I kradzieże na nadleśnictwo obliczało w granicach kilku tysięcy. 2,5 do 3 tysięcy kubików rocznie. W tej chwili to jest chyba 12 kubików, 13, prawda? Były różne sytuacje, bardzo trudne były. Mieliśmy taką sytuację, gdzie w ciągu jednej nocy na przykład na Luboniu, na południowych stokach Lubonia, złodzieje z sąsiedniej wsi, no już nie będę mówił której, ale z sąsiedniego nadleśnictwa potrafili wyciąć w ciągu nocy 40 jodeł. Takich, no każda jodła prawie po 1,5 kubika. Wyciągnęli je ciągnikami do szczytu, i tam se przygotowali, żeby do... No i myśmy to zastali. I jak tak żeśmy zastali, ja mówię, robimy zasadzkę, bo trzeba ich złapać na takim... za rękę, nie? No i chłopcy pilnowali to elegancko przez 2 dni, ale odpuścili w niedzielę. Odpuścili w niedzielę, bo się wydawało, że no górale w niedzielę to idą do kościoła, nie idą do lasu. Się okazuje, że oni w niedzielę, oni nas już chyba wyczuli, ściągnęli to na drugą stronę i wrzucili to w takie mocne, głębokie potoki, w takie bagniska, prawda, to drewno. No to było, tego było kilkadziesiąt kubików. Ale ja ze strażnikami nie popuściłem, tylko zaczęliśmy po tej wsi łazić i oglądać deski. No i najpierw jest pytanie, czyje to jest. No nikt się nie zgłasza. No to jak się nikt nie zgłasza, to proszę, ładowaliśmy, miałem samochody wtedy ciężarowe i budowałem wtedy osadę w Bielance i mówię, proszę to tam składać. I ta nasza determinacja i takie potraktowanie wsi, okazało się, że wieś się skłóciła, no i niestety zaczęli puszczać pomału farbę, kto i co, i co. I tak żeśmy ich trochę tam zmataszyli, bośmy wyłapali tych największych złodziei. No ale to takie, to taki był okres, prawda? Nieraz mi się zdarzyło tylko, że pewnego razu przychodzi poczta do nadleśnictwa i no, jest list do rąk własnych nadleśniczego. Sekretarka go nie otwierała, więc mi przynosi, mówi: panie nadleśniczy, to jest tutaj do pana. No to ja otwieram. No jest liścik i 500 zł. No i przeproszenie, takie list. Przepraszam bardzo, że ukradłem w lesie, wyceniłem według mojego rozeznania tą wartość na taką kwotę i tego. No i ja myślę, że to jest związane z tym, że no jakąś skruchę poczuł, widocznie wspomagany przez proboszcza albo jakiegoś innego plebana przy spowiedzi. No i tak się zrealizował. To znaczy, muszę powiedzieć, że bardzo się bałem tego odejścia na emeryturę, w tym znaczeniu, jak to ja będę dość, byłem aktywny w pracy, więc myślę, że nawet byłem zdziwiony, bo się wydaje mi, że mi brakuje czasu nawet na tej emeryturze, rzeczy, kurczę, te dni mi tak szybko uciekają, tak? Właściwie ogarnąć trochę chałupy, ogródek, gdzieś tam pszczoły i ten, i znowu dnia następnego nie ma, no i tak dalej, więc jeszcze ogródek, jarzyny, takie różne rzeczy, no trzeba koło tego pochodzić, no bo jednak jak nie będzie chodzone, to nic nie urośnie. No hoduję pszczoły już 23 lata. Tak jak się sprowadziłem tutaj do Łopusznej, ja się sprowadziłem w grudniu, a już następnego roku w maju pojechałem do kolegi mojego przyjaciela nadleśniczego z Dąbrowy Tarnowskiej, Zbysia Matuły, i on mi sprezentował dwie rodziny. I przyjechałem z tymi rodzinami tutaj, zadomowiły się i właściwie kończyłem sezon, czyli rok, mając już 6 rodzin, prawda?
Potem już miałem tak, że część pasieki przeniosłem do lasu, takie stacjonarne miałem w lesie u nas na Szkółkach w Rabie Wyżnej i w Spytkowicach. Z tym, że 6 rodzin jest w tej apiterapii. Wyciąga, tu się tak wysuwa właśnie ten ul. O, i tu jest rodzinka, która ma tam otwory na siateczkach i cała atmosfera tego ula, który jest tutaj, przemieszcza się do tego domku, gdzie można poleżeć, poddychać atmosferą ula. Muszę powiedzieć, że to mam drugi rok tą apiterapię. No, sporo ludzi korzysta, chodzi chętnie, szczególnie panie. No, mam kolegów trochę, co przychodzą też, ale od razu usypiają, także to też wpływa tak wyciszająco na sennie, bo to jednak gwar tych 6 rodzin pod głową to jednak daje taki jakiś tutaj foniczny ten, że człowiek się tak uspokaja i szybko usypia. Zawsze marzę o tym, żeby wrócić do takiej mojej pasji kiedyś młodzieńczej, do malowania, do jakiegoś takiego rysunku, no więc trochę zacząłem uczęszczać w Domu Kultury na takie zajęcia raz w tygodniu. Bardzo sympatyczne towarzystwo, jest szefowa, która to prowadzi, no ale bardzo se to cenię i bardzo się cieszę, że no i coś tam tworzę, no przynajmniej mam taką satysfakcję, że obdarowywuję rodzinę i znajomych na różnego rodzaju imieninach, imprezach, więc wszyscy są zachwyceni, tym bardziej jak to mówią, jak to sam zrobiłeś, na pewno, naprawdę. Ja mówię, no sam, no to jest, wydaje mi się, że ludzie bardziej doceniają taki podarek, niż jakiś tam zakup, już nie mówię o z jakiej ilości środków. Lasom? No, życzy zdrowego powietrza chyba, tylko jeśli mówimy o drzewostanach. Natomiast lasom w pierwszej kolejności to dobrych elit do zarządzania nimi. I to jest jakby podstawa, bo tutaj się wszystko zaczyna od góry. Sam las nie potrzebuje tutaj żadnej polityki i pan nadleśniczy z tą garstką leśników potrafi i wie, co w tym lesie zrobić, prawda? A tu jak się zaczyna wkraczać polityka, co chwilę zmiana nadleśniczego, to nowy człowiek, to powoduje no złe rzeczy, powoduje i na tym cierpi potem las. Oczywiście, że tak, więc czym dla mnie jest las? Czym był, czym jest? Właściwie był moim miejscem pracy. Był takim, no jakby to powiedzieć, spełnieniem moim, bo czuję się spełniony w tym lesie przez te 30 lat. Wydaje mi się, że udało mi się w tym lesie dużo zrobić i to tak na korzyść. No mam takie wrażenie, że mu też oddałem kawał swojego życia i zdrowia. Na pewno, no ale ukochałem go na tyle, że i mój syn poszedł w moje ślady i jest też leśniczym. Wszystkie wnuki to ten las też lubią poprzez to że dziadek lubi, myślę, to oni też. I często te wycieczki takie do tego lasu się realizuje. I różne, i piesze, i rowerowe. Także no to jakby to powiedzieć, to jest więcej niż przyjaciel, więcej niż, nie wiem, niż kochanka, niż rodzina. No, sam nie wiem, jak to określić.